Witam, witam. Czas na czwarty dzień turnieju. Podbite ulepszenia trzygwiazdkowe bez czerwonego. Dwie porażki do tej pory. Plansze, gdzie nie było co składać nawet. Obrona dźwignęła się na C. I teraz gdzie logika, nie? Znowu jest to samo, co przez wiele turniejów, czyli pierwszy dzień totalna porażka, a później obrona się dźwiga. Okej, nie dźwiga się jakoś rewelacyjnie, ale C jest lepsze niż E. Zobaczmy, kto pierwszy. Okej, w teorii to nie jest jakiś wybitny skład i zastanawiam się, czy w ogóle muszę się przejmować tymi popi i brać tu fiolety. Czy jeden Baltazar by mi nie wystarczył? Mógłbym zabrać dodatkowy support albo pójść faktycznie trochę innymi kolorami. Ty czyścisz sojuszników. No to w teorii z drzewa mógłbyś oczyścić. A za ciebie może nie wezmę fioleta, a ścina nie many. Dobra, jedziemy. No i dobrze, że fioleta nie wziąłem, bo tych fioletów nie ma zbyt wiele. Nie jest źle w sumie. Dobra, zacznijmy od tego. Tylko, że tu na pewno przyjmę specę i przydałoby się, żebym załadował niebieskie. A na to się nie zanosi. Dobra. Czy ona się odpali już po jednym? Nie wiem. Dobra, ale tu zrobię takie kombo. I znowu niewiele mi to dało. Niby mam te fioletowe. Ale oczywiście trzy w Berdena. Nie wiem teraz, czy bardziej chcę Berdena wymusić już teraz. Chyba tak. No, od czapy trochę ta plansza jest. Dobra, mam jeszcze podział, więc ta uderzy też w podział. Tak. No i wiecie, plansza niby spoko, a męczę się, żeby cokolwiek złożyć. Ktoś zginie? Okej, tu przynajmniej unik. Dobra, pójdę w ten fiolet. Może ona jeszcze się nie odpali. Unik. A, zajebiście. No to pięknie jest. To zrobię tak, bo nikogo nie zdjąłem. Teraz muszę... Jezu, Delgon na jednym HP. Ile osób mnie bije? Poza tą nikt. Dobra, więc może się uleczę tutaj. No way, naprawdę? Uff. Dobra, teraz pytanie, w kogo on uderzy. A ja nadal męczę się, żeby cokolwiek tu zebrać. Już będzie leczenie po ich stronie. Dobra, w teorii to mógłbym pójść w te fiolety, sorry, w czerwony diament. Dobra, zrobię tak, spróbuję jakoś bezpieczniej to grać, ale widzę, że bezpieczniej się nie da. Jedna runda do odpalenia drzewa, ja mam obronę, ostatnią turę. No nic, więc trzeba iść tak, żeby drzewo... O, masakra, nadal nic nie ma. Pięknie jest... Pięknie jest. Dobra, mogę się oczyścić. Mogę załadować... No, nie chciałem jego ładować. Zajebiście. Nadal jest szansa duża to wygrać.
To jest kreskówka, nie zetnę many, ale liczę na to, że go wybiję. I to się udało. Muszę z 20 razy sobie lekarza odpalić. Dobra, i chyba powinno już się udać. Dobra, skoro on i tak odpala, to idę w ten diament, żeby trochę przeczyścić. Mam włączone podbicia. Ale właściwie trochę mało. Dobra, ale i tak bije. Dobra, może to już zakończy walkę. Tak, porobione. No, lekko nie było. Tu wróciłem z dalekiej podróży. Walka numer 2. Tak, niby mógłbym zostawić sobie to czyszczenie. Ciebie wezmę. Zastanawiam się, czy drugiego medyka nie zabrać. Dobra, albo po prostu tak. Oczywiście tu jest ten Felton, więc Delgun nie do końca jest tu dobrym rozwiązaniem. Ale może Feltona uda mi się wybić i nie będzie unikał. Kurde, tylko teraz tak mam nic właściwie. Okej, weszło. To jeszcze raz bym musiał go trafić. Niestety tom odpalę. I teraz się zacznie. Dobra, mam dwa fioletowe klocki w Feltona, więc to jest duży pozytyw. Tu oczywiście zadaję teraz większe obrażenia. Kończę taniec, jestem w stanie wybić Feltona. Drzewo może mi odpalić. Nie powinno mi zrobić bardzo dużej krzywdy. Co prawda nie mam czyszczenia, dlatego muszę zrobić tak. I spróbować tego Fajeza. Na pewno manę mu ściąć. I spróbować go wybić. Okej. Okay. Nie starczyło. Dobra. Drzewa nie ma. Fajeza też nie powinno zaraz tu być. Okej. Okay. Poszedł do domu. Albo na bazar po jakieś owoce. Idę w niebieskie, żeby się uleczyć. No już pojedynczy medyk niewiele mi tu powinien zrobić. Obniżenie ataku, jeszcze dwie tury. Dobra, to bije. No i tu chyba już jest wygrana. No, jednego speca muszę jeszcze załadować. Porobione. I walka numer 4. Albo nie wiem, która, bo teraz nie pokazuje flag. Tak, zostawiam ten skład. Ten Karil... No on ma furię chyba na start, więc to jest problemem, ale dobra, idę w duże combo. O, pięknie, pięknie. To było naprawdę dobre combo. Idę w takie combo, zostawiam sobie jeszcze diament.
O Jezu, panie kochany. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak. Ty nie unikasz, a dostajesz mocniej od zielonego. I teraz mogę zrobić jeszcze pandę załadować. Jeszcze mogę fiolety załadować. I mogę chyba kończyć. Porobione. To była piękna, piękna plansza. I walka numer nie wiem ile. Okej. Tu mam ochotę pójść krzewo niedźwiedzicą, tylko boję się, że i tak jej nie załaduję. Już biłem kogoś podobnego. Szankan. Przez chwilę myślałem, że jego, ale to jednak był ktoś inny. No i tu by się przydała bardzo dobra plansza jak poprzednia, ale jak była poprzednio, to już tu pewnie takiej nie będzie. Boję się, że tu i tak, nawet jak wezmę kolejnego medyka, to będę padał na strzała. Dezaktywacji nie mam co brać, bo Brienne i tak nie dezaktywuje. Bo to kreskówki. Dobra. Kurde, a może krzewo? Wtedy jednego speca przyjmę, poświęcając jedną postać, która będzie najmniej istotna dla całej walki. Tylko musiałbym chyba wtedy dwa żółte zabrać. Nie, nie mam koło wywalić. A dwa żółte to jest bardzo duże ryzyko. Idę tak. Tu chyba będzie porażka, patrząc po tym, co tam stoi. No dobra, i żółte są naprawdę spoko. Zróbmy w ten sposób. Oczywiście nie do końca chcę ładować Brienne. A cztery zielone. Czterech to akurat nie chcę składać. Mam też cztery żółte, które niby mogłyby coś dać. Kurde, no na tej planszy jest wszystko. To jest jedna z tych plansz. Jest wszystko, a nie ma nic. A, dobra, idę tak, żeby leczenie przygotować. O, jasne, dzięki. Tak. Dobra. Czy panda może nie ścinać many fioletowe? O, ja pierdzielę. No to już wiemy, co tu się wydarzy. Dobra, no muszę bić w tego w takim razie. Chciałbym włączyć podbicia. Nie mam żadnych podbić, więc nie jestem w stanie zdjąć Baltazara tym specem. Jestem w stanie załadować Delguna. I teraz mam do wyboru. Fioletowy diament czy jeszcze zielone? Spróbuję jeszcze zielone, żeby nie pójdzie combo. Dobra. A teraz tak. Fioletowymi Baltazara nie dobiję. Muszę to zrobić tak. No bez leczenia już tego nie dźwignę, no. A to jest wojownik, ale w niego uderzę. Z tego względu, że on mnie bije teraz. Dobra, coś jeszcze tu zdejmę. O, fuck you, gro. No już chyba jednak nie zdejmę. A jednak może, patrzcie. Jeden klocek. Nie, bo nie było podbić. No, lipa. Medyk zginął jako pierwszy. Już nie było co zbierać, mimo tego, że udało się dociągnąć coś tam. Gdyby Delgun zginął,
to jeszcze miałbym szansę. I to była ostatnia, czy jeszcze jedna? Jeszcze jedna. Dobra. Delgun kontruje Delguna. Delgana. Dobra. Lubię ten skład. A najbardziej go lubię, jak plansza jest spoko. Dobra, mam zielony diament i to jest bardzo duże ryzyko, bo wiecie, co tu się wydarzy. Delgan odpali na drugim ładunku. Ale dobra, rzuci mi obniżenie obrony. No, miałeś już to zrobić. Nie chcę ruszać zielonych w tym momencie. Chociaż ten zielony na dole jest spoko, bo wtedy miałbym Berdena załadowanego, ale zostaną mi cztery zielone klocki. A może zróbmy po prostu. Tak, może fiolet jeszcze na dole się pojawi? Nie, żółty też ok. Czy to już go zdejmie? O, nie ładu. No. Fart. Ile strzałów? Dwa. Dobra. Potrzebuję pilnie niebieskiego, a go nie ma. Biję chyba tutaj. Dobra. Mam dostęp do dwóch nawet niebieskich. Ale kurde. Mam spowolnienie. Dobra, idę w te zielone. Berlin chyba się załaduje, tak. Fiolet. Aj. Nie spojrzałem na to combo. Berlin uderzy. W kogo? O, jasne. Dobra, ale mam leczenie. Ej, to jest popis z unikami? Nie, z przebiciem. No to giniesz. Ej, ty też. I mamy niebieskie do leczenia. Ciekawe, jaką skuteczność miałbym tym składem. Na 6 klocków, gdybym miał postacie na podwójnym limicie. Chociaż na pewno przy dwóch walkach to plansze były tak fatalne, że tam nic nie mogłem znaleźć. Dobra, idę w duże combo. No i chyba jest koniec. Zielony go dobija? Tak, porobione. I nie wiem, czy jeszcze jest jakaś walka? Nie ma. Dobra, jest 5%, coraz bliżej 1%, więc kto wie, może uda się tam wbić. Zobaczymy. Dajcie znać, jak wam poszło, dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.